To właśnie w tym budynku swoje ostatnie lata życia spędziła księżna Daisy, postać tak niezwykle ważna dla miasta i regionu. O perle wałbrzyskiej architektury rozmawiam z Mateuszem Mykytyszynem, prezesem Fundacji Księżnej Daisy von Pless. Kompleks mimo degradacji wciąż nas zachwyca. Czym tak naprawdę zachwyca? Kompleks Pałacu Czetryców jest jednym z najważniejszych obiektów zabytkowych w Wałbrzychu. To jest siedziba dawnych właścicieli miasta, najpierw rodziny Czetryców, później rodziny Hochbergów. W skład kompleksu wchodzi budynek dawnego pałacu, dworu, później dyrekcji kopalń Hochbergów oraz dwie wille. Jedna z początku XX wieku, druga z wczesnych lat XX wieku. No i to jest ta willa, przed którą się znajdujemy. Księżna Daisy zamieszkała tutaj w 1941 roku. Jesienią była już bardzo schorowana. Wtedy poruszała się na wózku. Jak wiemy, chorowała na stwardnienie rozsiane. Była tutaj bardzo samotna. Mieszkała ze swoją wierną pokojówką Dolly. To była Angielka, która opiekowała się wcześniej matką Daisy. Budynek jest o tyle ciekawy, że właśnie tutaj Daisy świętowała swoje ostatnie urodziny. 28 czerwca 1943 roku zagrała dla niej tutaj orkiestra górnicza. Przyjechała jej kuzynka, hrabina Olivia Larisz z Karwiny, ze Śląska Cieszyńskiego. Na drugi dzień Daisy, która miała 70 lat i jeden dzień, właśnie tutaj umarła. Nie było przy niej nikogo z rodziny. Jej syn Aleksander był wtedy we Francji, jej syn Jan Henryk XVII był już wtedy w Anglii. Bolko nie żył od 1936 roku. Co w takim razie zachowało się w środku? Co moglibyśmy zobaczyć we wnętrzach? Wnętrze jest bardzo ciekawe, ponieważ jest to typowa rezydencja, typowa willa rodziny arystokratycznej z początku XX wieku. Zachowały się kominki, zachowały się piękne drewniane rzeźbione kominki, zachowały się również kominki kamienne, zachowała się oryginalna stolarka drzwiowa, okienna, zachowała się nawet winda do transportu żywności. Budynek jest poddawany kompletnej renowacji. Z informacji, które mam, ma tu powstać hotelik, luksusowy hotelik, taki w stylu butik. Powiedz mi proszę, jesteś pasjonatem ogromnej historii księżnej Daisy. Skąd to się w ogóle wzięło? Ja jestem wielbicielem historii, generalnie. To jest moja pasja. Uważam, że historia jest najlepszą nauczycielką życia i mimo tego, że jest to frazes, uważam, że bardzo ważny i trzeba go powtarzać. A dlaczego księżna Daisy? Bo to jest najsłynniejsza postać historyczna z naszego regionu. Ja jestem zafascynowany historią Wałbrzycha, ziemi wałbrzyskiej, ale całego Dolnego Śląska. A księżna Daisy może być nie tylko ciekawą postacią historyczną dla historyków i dla pasjonatów, ale może być także takim kołem napędowym i wałbrzyskiego biznesu turystycznego i wydaje mi się, że już tak się dzieje. Właśnie, księżna Daisy przyciąga. Czym przyciąga? Przede wszystkim legendą, bo w opowieści księżnej Daisy jest wszystko. Jest miłość, jest ogromne bogactwo, jest wojna, są tragiczne losy, jest tragiczna choroba, śmierć dzieci, utrata bogactwa, czyli wszystko, co się składa na klasyczną baśń. A najfajniejsze z tego wszystkiego jest to, że ta baśń wydarzyła się tutaj, na naszej ziemi i skończyła się w 1943 roku, kiedy Daisy umarła właśnie w tym budynku. Czy w takim razie rodzina księżnej Daisy, kolejne pokolenia, mając z tobą kontakt, podsyłają ci różnego rodzaju źródła informacji o samej księżnej? Jak najbardziej tak. Bardzo się cieszę, że rozmawiamy, bo już 10 kwietnia w sali Maksymiliana w Zamku Książ o godzinie 17.30 odbędzie się premiera broszury, którą wydaliśmy jako Fundacja Księżnej Daisy von Pless. Jest to reprint broszury z 1904 roku, przygotowanej przez Hochbergów specjalnie na wystawę światową w St. Louis w Stanach Zjednoczonych, w której to broszurze został opisany pakiet programów socjalnych Jana Henryka XI dla górników wałbrzyskich, czyli dowiadujemy się naprawdę wielu niesamowitych informacji z tego wydawnictwa, jak wyglądało życie codzienne górnika, jego praca, ale także czas wolny. Broszura ukazuje się w trzech językach, po polsku, po niemiecku i po angielsku. Jej narratorem jest Bolko VI Książę Pszczyński, który będzie osobiście podpisywał to wydawnictwo. Czy wstęp jest wolny dla każdego z mieszkańców? Jak najbardziej tak, zapraszamy wszystkich. Cena wydawnictwa nie będzie wygórowana, jeszcze jej do końca nie ustaliliśmy, ale książkę będzie można nabyć na miejscu. Cały dochód z jej sprzedaży zostanie przeznaczony na naszą działalność statutową, na kolejne wydawnictwa, które chcemy wydawać w ramach Biblioteki Fundacji Księżnej Daisy von Pless. Jestem bardzo szczęśliwy, że ten obiekt zostanie uratowany. Jest to bardzo ważny budynek dla historii miasta. Jest nie tylko piękny architektonicznie, ale ma właśnie historię związaną z postacią Daisy. Jest obiektem historycznym. Mam nadzieję, że jak pojawimy się tutaj za rok, będą tutaj już turyści, będą goście, którzy właśnie z tego miejsca będą wyruszać, aby zwiedzać historyczny Wałbrzych.